To jest małe badanko, ale jest super urocze i musicie je poznać. Naukowcy poprosili ludzi, żeby stanęli u podnóża górki i ocenili, jak bardzo ona jest stroma, mając jednocześnie założony na plecach ciężki plecak. I osoby, które były w dwójkę z jakimś swoim znajomym przyjacielem, okazało się, że oceniały tę górę jako mniej stromą niż te, które były solo. A spośród tych, które były solo, te, które poproszono o pomyślenie w trakcie szacowania tej stromości o jakimś swoim wspierającym przyjacielu, również mówiły, że ta góra jest mniej stroma niż te, które poproszono o to, żeby pomyślały o kimś neutralnym albo wręcz kimś, kogo nie lubią. Czyli wspierające osoby, przyjaciele, mogą dosłownie sprawić, że widzimy inaczej świat dookoła nas, że przeszkody, które nas otaczają, nie są aż takie straszne. I to jest siła przyjaźni. I to jest jedna z tysięcy rzeczy, które potwierdzają, że zdrowe, dobre relacje z ludźmi są fundamentem naszego szczęścia. Zadzwońcie do swoich przyjaciół, idźcie na pierwsze wycieczki. Elo, bye.